Kontynuujemy temat zadania tekstowe z procentami i dzisiaj sobie procenty wykorzystamy w zadaniach chemicznych, bo wiemy, że matematyka ma szerokie zastosowania, chemia, fizyka, wszystko oparte jest na matematyce. Spróbujmy zastosować tą wiedzę, którą mamy o procentach. Mamy pytanie takie, ile wody dolano do 1200 g roztworu cukru o stężeniu 6%, jeżeli otrzymano roztwór o stężeniu 4%? Uzupełnij schemat i dokończ równanie. Co to jest roztwór? Roztwór jest to mieszanina wody, no i w tym wypadku cukru. I mamy pierwsza mędzurka, rysunek symbolizuje to, co było na początku w niej, później mamy to, co dolano, na końcu co mieliśmy w mędzurce już po dolaniu tej drugiej. No i uzupełniamy sobie dane na rysunku. Ile wody dolano do? Mamy powiedziane, że na początku było 1200 g, a więc w sumie w mędzurce znajdowało się 1200 g. Stężenie wynosiło 6%, a więc tam było 6% cukru i otrzymano w wyniku tego roztwór 4%, a więc stężenie otrzymanego roztworu wynosiło 4%. I szukamy tutaj dolanej wody, uzupełniamy sobie po kolei, od razu tej wody nie możemy znaleźć, uzupełniamy sobie po kolei mędzurki. Co możemy obliczyć w pierwszej mędzurce? Czy możemy obliczyć na przykład, ile było w niej cukru? Oczywiście, że możemy, bo mamy powiedziane, że z tej ilości 6% to cukier. No to obliczmy 6% z 1200 gram. 1200 gram mnożone przez, oczywiście, żeby to pomnożyć, to procent zamieniamy na ułamek. Tak wygląda 6% w postaci ułamka. I dwa zera przesuwają przecinek. Otrzymujemy działanie 6 razy 12, 72. 72 gramy cukru zawierała mędzurka. Czy jesteśmy w stanie stwierdzić, ile zawierała wody? Tak, bo woda razem z cukrem to 1200 gram, a więc jeżeli od roztworu całego odejmiemy cukier, no to wyjdzie nam, ile w nim było wody. Po odjęciu cukru otrzymujemy wynik 1128 i to jest masa wody. Pierwsza mędzurka została zrobiona. No i teraz tutaj coś dolano. Dolano samą wodę, a więc w mędzurce tutaj dolowano nie było cukru, było tylko ileś wody. Spójrzmy sobie tutaj, czy sumę możemy wpisać, ile było wody i cukru. No, razem było x gram na razie. Jeszcze nie wiemy ile. A stężenie wynosiło 0%, bo nie było tam cukru. Co otrzymano? Cukier w wyniku. No, cukru nie dodano, ani nie odjęto, więc cukru jest dalej tyle samo. Wody jest tyle, co było na początku, plus to, co dolano. No, czyli no, jesteśmy w stanie zapisać jakieś działanie tutaj z tej mędzurki ostatniej. No, spójrzmy. Mamy znowu tą samą sytuację, podobną sytuację do tej, która była w pierwszej mędzurce, czyli wiemy, ile jest cukru i ile to jest procent. Tutaj już mamy nazwane niewiadomą x, bo można byłoby sobie najpierw jako x oznaczyć tutaj płyn, a później dopiero z niego wyprowadzić to. Ale skoro tu już mamy x, to trzymajmy się tego oznaczenia i spróbujmy oznaczyć wodę w drugiej mędzurce, jak zapiszemy. No, zsumujemy te dwie mędzurki, tą i tą, razem jest tyle. Czyli wody jest x plus 1128. I teraz razem całego roztworu, trzymając się tego nazewnictwa, jest, no, trzeba dodać cukier do wody, no więc x oczywiście zostaje, a 72 plus 1128 to 1200 gram. No i teraz proste działanie, no, możemy ułożyć równanie. 4% z całego roztworu to 72 gramy, a więc 0,04 razy cały roztwór, musimy wziąć go w nawias, bo to są dwie liczby, to się równa 72 i rozwiązując to równanie dowiemy się, jak ile wynosi x, czyli ile wody dolano.
Mnożenie nawiasu przez liczbę polega na tym, że każdy składnik w nawiasie przez liczbę zostaje wymnożony. Natomiast tutaj mamy znowu dwa przecinki, dwa zera się kasują, mamy 4 razy 12, czyli mamy 48. Jednostki zapiszemy. No i z drugiej strony mamy 72 gramy. Pozbywamy się, oczywiście mnożymy, żeby został sam x, pozbywamy się 48, odejmując ją z obu stron. I po odjęciu mamy, z lewej strony odjęliśmy, zostało 0,04x, natomiast z prawej po odjęciu 48 od 72 otrzymujemy 24. I teraz musimy podzielić przez tą ułamek, żeby się go pozbyć. No to dzielimy przez 0,04, pozbyliśmy się z x. Tu znowu kalkulator niby można użyć, ale nie jest potrzebny, gdyż 24 podzielić na 4 to 6. Ale ponieważ ta liczba jest 100 razy mniejsza od czwórki, to i 100 razy więcej niż 6 będzie się mieściła, więc będzie mieściła się aż 600 razy. A więc wychodzi na to, że dolano 600 gram wody. Przykład B jest podobny do przykładu A. Znowu mam jakiś roztwór. Do roztworu 5000 gram cukru o stężeniu 6% dosypano pewną ilość cukru i dokładnie wymieszano. No to co? Już wiemy, co mamy w pierwszej mędzurce. Mamy 5000 gramów roztworu o stężeniu 6%. I co się dalej stało? Otrzymano w ten sposób inny roztwór o stężeniu 8%. Tu jest roztwór otrzymany. Wiemy, że ma 8%. To wiemy z zadania. Pytanie, ile cukru dosypano, czyli ilość cukru to jest x dosypanego. Uzupełni schemat i dokończ rozwiązanie. Zacznijmy od pierwszej mędzurki. Wiemy, że w 5000 roztworu jest 6% cukru. Jesteśmy ustalić, to jest 6% z 5000? Jesteśmy. Może obliczamy procent z liczby. Tyle cukru jest w roztworze. Tu się przecinki z zerami anulują. 50 razy 6. To 300, oczywiście gramy, 300 gram cukru było. Wody ile było? No, z całego roztworu, z 5000, jak zabierzemy cukier, no to w pamięci wiadomo, że wody jest 4700 gram. Spójrzmy na drugą mędzurkę. Cukru nie wiemy ile jest, wody ile było. Skoro dosypano cukier, to wody nie było. W sumie było tyle co cukru. Stężenie cukru w cukrze to 100%. Trzecia mędzurka. Ile było cukru? No do końca nie wiemy. Wiemy, że cukru było tyle, co na początku, plus tyle, co dosypano. Wody jest dokładnie tyle samo, co w pierwszej mędzurce. Natomiast w sumie też jest tyle, co było w pierwszej mędzurce, plus to, co dosypano. Czy jesteśmy w stanie ułożyć jakieś równanie z tego? Oczywiście, że jesteśmy. Musimy się zaczepić o jedyną daną bez... jedną daną, którą mamy podaną w zadaniu, tutaj z tej ostatniej mędzurki 8%. A więc 8% z tego roztworu całego to cukier, czyli to. Mamy równanie, tak? 8% z tej liczby daje nam tą liczbę. Tak samo jak liczyliśmy w pierwszej mędzurce, tylko bez x. No to obliczmy 8% z liczby 5000 plus x. No i oczywiście wyjdzie masa cukru, czyli 300 plus x. Wykonajmy mnożenie po kolei. 800 razy 5000 to po skosowaniu przecinka z zerami to jest 8 razy 50, czyli 400 plus 0,08x. To się równa 300 plus x. Pozbądźmy się, może tutaj najpierw x z prawej strony, odejmując go. Z lewej też odejmiemy, ale zapiszemy sobie jako pierwsze x. Mamy oczywiście wynik na minusie, minus 0,92x plus 400. Równa się 300. No i teraz tych 400 się pozbędziemy, odejmując.
Po odjęciu 400 z lewej strony mamy dalej te x, a z prawej mamy minus 100. No i trzeba się pozbyć jeszcze tego ułamka, wykonując dzielenie. No to podzielmy to na 0,92. Otrzymujemy x, to się równa. Ile to będzie 100 podzielić na 0,92? Może coś tu się uda w ułamku zwykłym, bo wynik w ułamku dziesiętnym wyjdzie jakiś długi. No to od razu minus z minusem możemy skasować, będziemy działać na wynik, będzie dodatni. A więc mamy 100. Skoro dzielimy, to pomnożmy przez odwrotność, ale już w ułamku zwykłym. Jest to oczywiście na górze, a nie 1000. Co tutaj nam to daje? No na górze mamy 10 tysięcy, na dole mamy 92. No i pytanie, czy tu jakieś może całości da się wyciągnąć z tego? No, sprawdźmy to, używając kalkulatora. 108 całych. No i teraz ...64 reszty. Coś tu się może jeszcze skróci. 108 całych i to na 2 to 32, to na 2 to 46, to na 2 to 16, to na 2 to 23, 16,23 grama. Zadanie siódme. Międzyszkolny mecz oglądali kibice obu grających drużyn, w sumie 108 osób. Drużynę ze szkoły pierwszej wspierało 25% więcej kibiców niż drużynę ze szkoły drugiej. Ile osób kibicowało drużynie szkoły pierwszej? Spiszmy sobie. Może od razu nie wiadomo. Ile osób kibicowało drużynie z pierwszej szkoły? X. Liczba kibiców pierwszej szkoły. No, w sumie kibice z jednej i z drugiej szkoły to 108 osób. To będzie nam pewnie jako prawa strona równania. Drużynę ze szkoły pierwszej wspierało o 25% uczniów więcej niż drużynę ze szkoły drugiej. No to nie możemy tutaj użyć x-a, bo to nie będzie działało w ten sposób. Z procentami to tak nie działa, że skoro tych było 25% więcej, to tych było drugich o 25% mniej. Tu w procentach takich zależności nie ma. Dlatego zmieńmy sobie. Tutaj jednak x-em zaznaczymy liczbę kibiców drugiej szkoły. Liczba kibiców drugiej szkoły, szkoły numer 2. Czyli x, no to w takim razie szkołę pierwszą wspierało o 25% więcej, czyli jak obliczyć liczbę 25% większą od jakiejś? Pomnożyć przez 1,25 tąże liczbę. Mamy tą liczbę kibiców szkoły pierwszej. No i co? Jeżeli dodamy te dwie liczby kibiców, no to ma nam wyjść 108. No to dodajmy. Liczba kibiców ze szkoły drugiej plus liczba kibiców ze szkoły pierwszej się równa 108. Czy coś to równanie nam daje? X plus 1 i 25x to jest 2. 25x się równa 108. Pozbądźmy się, dzieląc 2,25. No i co? Kalkulator można użyć. 108 podzielić na 2,25. No i wychodzi. Czterdzieści osiem.
No i ktoś by się rzucił jak szczerbaty na suchary i powiedziałby, mam odpowiedź B. Ale wróćmy do początku zadania. Co myśmy oznaczyli X-em? No chcieliśmy sobie zaznaczyć liczbę kibiców szkoły pierwszej, ale byśmy nie policzyli. Liczba kibiców szkoły drugiej to było. Pytanie jest natomiast o liczbę szkoły pierwszej. W związku z tym, co jeszcze z tym X-em trzeba zrobić? Ano, no, trzeba znaleźć liczbę o 25% wyższą od tej. No to znajdujemy. Liczbę 48 mnożymy przez 1,25 i wynik znowu w kalkulatorze da nam liczbę o 25% większą. No, kalkulator w zasadzie może nie jest potrzebny, no bo 25% to 1 czwarta. No liczba o 1 czwartą większa od 48. 1 czwarta z 48 to 12. To liczba o 12 wyższa od 48 to 60. Także ominęliśmy jedną pułapkę tu w zadaniu i doszliśmy do odpowiedzi prawidłowej.